down. Człowieku, to jest notes 3. Jego greatest hit, człowieku. Sermiku na bicie, TDF na zeszycie. Takie życie 2010, człowieku, wielki yo, kom. Lachą, lachą. Pewnie będzie, że jestem chamem, że w tym momencie tym tekstem obrażam damę. Znowu będzie lament, znów będzie rwetes. Niech będzie, pan Tede da wam pretekst. Wszystkie matki Teresy dziennikarstwa będą słać na mnie wiesz za przesyt chamstwa. Bo Tede coś po imieniu nazwał gość. Co to jest za gość, proszę państwa? Znów a propos dam, choć morał jest ten sam. Ta historia ma miejsce w świecie obcym wam. To hip-hopowcy, koncerty i wstrętny rap. Dla starych bab to niedostępny świat. Wiecie, damulki, co robią wasze córki? Traktują jak znaczek mnie i moich kumpli. Filatelistki kolekcjonują raperów. Każda chce wsadzić wszystkich do klaseru. Jesteś mamą, jesteś tatą, a twoja córka to jest la 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 lachą. Jesteś mamą, jesteś tatą, a twoja córka to jest la 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 lachą. Lachą. Dla sportu biorą kogoś z supportu. Większość ziomków z frontu wyrosło z torfów. Proste, raczej to dorosłe chłopy. I dostęp do nich jest utrudniony przez żony. Zapomnijmy co jest teraz, przypomnijmy melanż. Jakieś 5 lat temu jak z haremu wybierasz. Pamiętasz blondyna, kosa, biały kozak, Gosia, chyba cały hip-hop ją posiad. Gramy różny rap i skaczemy do gardeł. A przez takie historie każdy z każdym jest szwagrem. I tak naprawdę jeśli jesteś raperem, możemy być w kolekcji kolekcjonerek. Jakby zrobić sympozjum i wymienić te ksywki. By wyszło na końcu, że to te same dziwki. W ten sposób z łowców zmieniamy się w ofiary. Jesteśmy znaczkami, które one zbierały. Jesteś mamą, jesteś tatą, a twoja córka to jest la 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 lachą. Jesteś mamą, jesteś tatą, a twoja córka to jest la 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 lachą, lachą. Jeżeli ci co mieliby na wynajęć 16, trzeba by to podzielić wedle ciemnej i jasnej. Byłaby z tego nowa hip-hop produkcja. I jak uniknąć słowa prostytucja? Dobra, nie ma co robić z tego filozofii. Miała prawie każdego, ale non-profit. Pani redaktor by nie nazwała jej dziwką. Ta lala tylko dziękowała za hip-hop. Fanki, nimfomanki już zamknęły ranking. Nie są takie jak wtedy, dziś to panie matki. Młodsze koleżanki chodzą na balangi. Nie wiesz po co? To tak samo jak ich matki. Wasze córki chcą górnej półki. Są jak tamte, polują na mnie kumpli. Jesteśmy jak znaczki, same białe kruki. Jestem eksponatem, a twoja córka grupi. Jesteś mamą, jesteś tatą, a twoja córka to jest la 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 lachą. Jesteś mamą, jesteś tatą, a twoja córka to jest la 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 lachą. Lachą, lachą. FM. Gramy najgłębiej. Radio Sexy Sexy. Dokładnie tak, Radio Sexy Sexy 69 FM. Ze mną w studiu Tede. Jest glam, jest rap. Jest glam, jest rap. Rzeczywiście, Jacku, mocny kawałek o lachonach, muszę nie powiedzieć. Nie no, po prostu cytując hip-hopów z Leszna, kozacki przekaz. Prawda? Kozacki przekaz, tak zwany raper zrobił kozacki, tak zwany kawałek. Kozacki przekaz i gruba nuta. Gruba nuta, dokładnie. Kocham te radio, człowieku. Myślę, że wiele dziewczyn, które posłucha, nie przyzna się do tego, ale zostaną wewnętrznie dotknięte tym, że są takie jak w tym kawałku. Znaczy, wiesz co, wewnętrznie dotknięte to one mogły już być wcześniej. Znaczy, dlatego jest o nich ten kawałek. Oczywiście tak, bardziej chodziło tutaj o ich matki. Może przejdźmy dalej, teraz ta ich bardziej kawałek Poczekaj, bo sprawdzam naszego Facebooka i widzę, że na Facebooku wpisała się Kasia. Sprawdzacie naszego Facebooka, facebook.com/sexysexy69fm. Wpisała się Kasia, która... Co Kasia pisze? Kasia napisała, mój drogi, że są te kawałki, był kawałek Ja, mój Walkman i mój Notes, był kawałek Glamrat, był kawałek Lachon, ale chciałaby coś takiego bardziej ambitnego, takiego wyniosłego. I sądzę, że to, co teraz poleci z tytułu, nie słyszałem tego kawałka jeszcze, będzie trafiać w to. Tak.
Tak, teraz może puścimy kawałek Wielcy Ludzie. To jest kawałek, który nagrałem razem z Setą. Kawałek. Pozdrawiamy Setkę. Bardzo pozdrawiamy Setkę. Pierwsza dama wytwórni Wielkiej O. Piękna dziewczyna, wspaniała przyjaciółka. No i cudowny la la la. Kochamy, kochamy ją jako ludzie, a nie jako sexy sexy, oczywiście, prawda? Oczywiście, ale kawałek Wielcy Ludzie opowiada o tym, że wśród nas, wśród naszych znajomych są ludzie, którzy są wielcy, może jeszcze nie odkryli swoich talentów, ale na pewno to my jako jedno pokolenie przejmiemy tak zwaną po prostu władzę po tych, którzy teraz rządzą. I wiesz, możesz znać ludzi, którzy kiedyś będą ministrami, biznesmenami, bankierami, politykami, kimkolwiek chcesz. Znam wielu takich ludzi. Wiesz, ile piją wódki? Myślę, że piloty samo co my, gdyż ich znamy tak samo, no, prawda? Dokładnie. Ale to wiesz, stary, to jest tak samo z tymi, którzy teraz są na stołkach. Myślę, że oni ci piją więcej. A czy wiesz, piją więcej, bo mają za służbowe, prawda? Oczywiście. I my będziemy przy korycie, będziemy pić całe życie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jest ze mną TD, Radio Sexy Sexy 69 FM, audycja Glam Rap. O, okej. Okay, no są okay. z nami grupi, no ale mieliśmy to ukrywać, no. Oczywiście, nie ma co ukrywać, są z nami grupi, jest ze mną TD. To jest audycja Sexy Sexy, a wysłuchacie kawałka Wielcy Ludzie. Sexy Sexy 69 FM.